Szukam się właśnie, podobno jestem numer 99, ale nie widzę, kurczę. A jest, czekaj, Mikulski Łukasz. Wisegrad Maraton Rytro 99, tutaj, tak. To jest pierwsze miejsce, które będzie. Tak, pierwsze miejsce. Dzisiaj w kategorii tych, no jak się nazywa, drużyn, nie paraolimpiada. Normalna olimpiada wygra Wisegrad Maraton Rytro. No, cześć. Tak, dzisiaj biegamy. Tutaj przyjechałem z żoną swoją, chodź Kasia, pokaż się do kamery. Tak, biegamy razem. Patrzcie, jaki numerek masz? Numerek piękny, 344. Będziemy się zmagać z trasą. 10 km, pełny dystans, lightowo. Będzie. Będzie nam kibicował. Kibicował? Tak. Nie. Powinno być dobrze. Dubla? Ciężko będzie, bo tu jest pętla 5-kilometrowa. Ale ciężko będzie z dublem. Dzień dobry. A pan znowu tutaj. Ma. Ma. A ty nie ma. Ma. O, hej. Dzisiaj będę kibicował. W tamtym roku się udało wygrać, ale w tym roku po maratonie w grudniu biegałem maraton, także odpoczywam. Tak mówiłem, zmęczony jest biegany. Tak, troszkę. Wystarczy mi na ten rok. Potarnowie miałem z biodrem, kurde. Coś mi weszło w biodro i nie mogłem przez miesiąc biegać. No i to, tych zaległości się w następny miesiąc nie dało nadrobić. Bana, nie wiem, czy nie kojarzę. Ty w naszej szkole chodziłeś do szkoły. O, 94 rok! Tak. Życzę wszystkim uczestnikom biegu dużo zdrowia, sił, energii, pokonywania tych słabości na trasie dzisiejszego biegu i dobrego wyniku sportowego. Biegacie 200 metrów, prosto, jest skręt w prawo, 270 metrów, lekko w prawo i cały czas prosto, aż 2,5 km nawrót. I na 5 z powrotem do mety, która jest po prawej stronie, prosto. Thank you.
siła. Muszę odpocząć. Nie! Nie, właśnie sobie. Jest siła. Wracają siły, jest dobrze. Cudownie, wspaniale. Przyjechałem tutaj do mojego przyjaciela Henryka Szosta i do jego kobiety, żeby spędzić Sylwestra na sportowo i później Sylwestra prywatnie. W zaciszu takim tanecznym, powiedziałbym. Także pozdrawiamy wszystkich i wszystkiego najlepszego w nowym roku wam życzymy. Jasne. Henryk, weź komentuj to w sprawie kobiety. Tak. Znaczy Michał przyjechał bardziej do mnie niż do mojej kobiety, ale do kobiety też, do nas wspólnie, tak. Jeżeli chodzi o Michała, to jest wiadomo czołowy polski zawodnik. Co tu więcej nam wam powiedzieć, no. Sam mu zaproponowałem ten bieg, żeby przed Sylwestrem sobie przebiegł. Jak widać, efekt jest jaki jest, czyli Michał, no co, no, zrobił tutaj ogólnie pogrom. Wygrał, cieszę się niezmiernie z tego, podtrzymał tradycje klubowe zawodników Grunwaldu Poznań, bo Michał trenuje w tym samym klubie co ja w Grunwaldzie Poznań. Także jest ogólnie fajnie, cieszymy się i teraz szykujemy się na Sylwestra. Tak? Ja również wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim i jak najwięcej sukcesów sportowych. Dziękuję. 5,51? Strasznie to zrobiłeś. Dlaczego tak? 30, nie? Tak. Kuba, Kuba, cześć. Całe święta dawał w kark, to takie są efekty tego. Siema. NSA, NST, Elwita. Ekipa pięknie, jest super, atmosfera fajna, dajemy czarny. Rozumiem, że czekasz na Piotrka. Piotruś jest tam, Piotruś dzisiaj nie biegnie, proszę pana. Ja ściągam. Gratulacje. Dzięki. Jak tam leci? Widuję cię czasem gdzieś w jakichś wykazach biegów, coś tak, takiego no. W internecie. Przejeżdżam czasem drogą. Tak, we mojej wieczorności? No, przez no, jakże tam, no. Kup miejsce. O. Brawa, brawa! Towarzystwie Choronowskich Przyjacieli. Brawa dla zawodniczki, dla właścicielki, brawa dla Choronowskich Przyjacieli. Super, super pogoda. Kasza trzeci, ja trzeci, także... Dwie trujeczki. I do przodu. To jest dobrze.
złamane 40. Tak spodziewanie dobrze, myślałem, że będzie gorzej, no jednak trochę jeszcze tego, tej formy zostało. Warunki zdecydowanie lepsze niż w Rytrze. Różnica chyba 15 nawet stopni w temperaturze. Dzisiaj się super biegło, przy słoneczku, elegancko. No dobrze, to było 15 stopni na minucie i to byłem zebrany. Dzisiaj jest 15, na plusie są chyba... Wyciągnąłem wnioski z ostatniego biegu. Pobiłem rekord o 4 minuty z Rytra. Jest dobrze, jest progres, będzie jeszcze lepiej. Nie, to te diety to ja tak zbytnio nigdy nie preferowałem jakiegoś takiego. Maratonczyk i zawodnik, który biega długie dystanse, musi być jak tygrys, musi być mięso, wiesz, musi być polska dobra żywność, jogurty z kościana, a nie tam jakieś niemieckie i polskie jajka. Ja osobiście mam taką dietę, że jem wszystko co można, no, że niczego, tak, niczego sobie tak, nie po prostu nie odmówię. No to wszystko, i to wszystko, dziękujemy bardzo.
Katarzyna Kwoka, na drugim Anna Wojna. Zwyciężyła Walentyna Poltawska. Walentyna Poltawska, pierwsze miejsce w 2012 roku zajęła w maratonie krynickim. Niedaleko jej tutaj krynickim zajęła pierwsze miejsce. Brawa dla Walentyny Poltawskiej. Jakub Burchardt na miejscu trzecim. Miejsce drugie to Mateusz Majk. Zwyciężył z czasem 29 minut 52 sekundy Michał Kaczmarek. Tak to bywa, nie? Dziękuję.